Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z rancha. Tak wiem, chwilę mnie nie było, ale już jestem, więc nie roztrząsajmy. Także mamy kolejny odcinek z rancha i mamy, słuchajcie, bardzo ważny odcinek z rancha, ponieważ dzisiaj przyjdzie na świat kolejny potomek. Tak jest. Nasza, jak pamiętacie, albo nie, Megan jest w ciąży, no i dzisiaj pewnie się nam, słuchajcie, urodzi dzieciątko. Nasza tutaj Kaja jest już nastolatką i pytałam właśnie, bo ja bym się tak zapytała, a co ty wyprawiasz? O co chodzi? Słuchaj, o co chodzi? Ja nie wiem. No raz zrobimy ci zdjęcie na pamiątkę, no ale okej, dobra, jakby nieważne. Dobra, weź wykąp się, weź się wyprysznicu i weź coś zjedz. No i tak, pytałam się was właśnie może, jakie studia Kaja powinna wziąć i tak dalej. Pisaliście, że biologię chyba, ale też pisaliście, że w sumie to nie jest jakoś tam strasznie istotne, ponieważ tak seria skupia się jakby tutaj na ranczu i raczej nie będziemy na te studia z Kają chodzić i w sumie racja, no nie będziemy się z nią na te studia wybierać, tylko poślemy ją na te studia albo będzie studiowała w sumie, bo będąc tutaj z nami, chociaż będzie młodą dorosłą, więc nie wiem, czy będzie chciała dalej tu mieszkać albo będzie mieszkała z nami, będzie pomagała tutaj na ranczu dalej. Ktoś się musi jej kurami opiekować, co nie? Więc sama jeszcze nie wiem, jak to rozwikłam, no ale na razie jest jeszcze nastolatką, więc tak, a ty wstałeś, tak? No wspaniale, więc chodź, bo patrzę, że musisz chyba podlać teren. No nic, robimy dalej nektar, tak? Robimy dalej nektar. Ty już się wyspałaś, więc w sumie możesz wstać. A, no i w sumie to ja tak gadam, mówię. A o najważniejszym wam nie powiedziałam, co wy pewnie już zauważyliście na samym początku. A mianowicie, tak, mamy pięterko. Słuchajcie, mamy pięterko, no bo jak nowy członek rodziny, to też nie byłoby za bardzo gdzie go tu wcisnąć, więc dałam schody tutaj, tak trochę przerobiłam ten domek i na górze, słuchajcie, są pokoje. Na górze mamy tutaj na wejściu taki jakby przedpokój, ala coś tam tu jest. Mamy pokoik przyszłego, słuchajcie, tutaj przyszłego naszego członka rodziny. O, tak może. Jeszcze nie wiemy, co tam się urodzi. Więc tak się prezentuje pokój. No i tu jeszcze jest jeden pusty pokój, na który w sumie nie miałam zbytnio pomysłu. Więc jeżeli wy macie pomysł, to możecie napisać. Albo myślę, że tutaj też przeniesiemy nasze po części naszą piwniczkę, bo tutaj już jest pełno. Więc trzeba by było gdzieś tam to ulokować. Czy nie wiem, może zrobić z tamtego jakieś takie biuro, tam gdzie będzie centrum dowodzenia w naszą farmą, powiedzmy. No sama nie wiem, jak to rozwikłać. Co ty tak się długo kąpiesz? Byłaś stamtąd, idź zjedz. Dobra, a ty wstałaś, no i super. I wiesz co? Zmień sobie strój, takie, żeby było ci wygodniej. Może to? Nie wiem, czy będzie ci wygodniej. I tak, od rana wyślemy, słuchajcie, nasze... A, dobra, no to zaraz. Wyślemy nasze konie na trening. O, my nie możemy za bardzo jeździć, bo na razie jest w ciąży nasza... O, może być temperament. I ty też. O, nasza Megan. No w sumie moglibyśmy też Daichim spróbować, ale no jakby Daichi ma swoje miejsce w ogrodzie. A nasza ta Megan jest tutaj naszym tutaj koniarzem. Dobra, patrzę, że tutaj też trzeba opryskać. Dobrze. Zajmiemy się trochę tym wszystkim. A ty odrobiłaś może lekcje, czy coś do szkoły? Wszystko masz gotowe? No, możesz uzyskać dodatkowe zaliczenie, masz jeszcze chwilę czasu. A nie tylko pykasz w tym telefonie coś tam. Dobra. A co by pies chciał? O, możesz go wyszczotkować na przykład. No i będziemy zaraz, słuchajcie, rodzić. A, musimy jeszcze wysprzątać kurnik, ale no to mówię, to Kai zajęcie, więc ona wróci ze szkoły, a możemy jajka sprzedać. A, i ostatnio jak grałam chwilę sama, to też tutaj chciałam, że on może zebrać plony. Dobra, niech zbierze plony i wtedy będziemy posprzedajemy plony też. No. O! Kaja zdobyła nagrodę. Króliczek wybitności. O, proszę bardzo. Dobra, on sobie je.
A my, słuchajcie, o, tu mamy właśnie, musimy kupić, słuchajcie, kolejne te miejsca. Ja to bym chciała też posprzedawać już niektóre butle, więc trzeba będzie to zrobić. No ale tak, o, sprzedajemy, słuchajcie, granat, który jest wart 11 tysięcy. Znaczy, to nie jest granat, to jest smoczy owoc. W ogóle suma jakby zatrważająca wręcz. No tutaj awokado możemy sprzedać, ten groszek możemy sprzedać. No, za jeszcze robimy nektar, więc nie będziemy sprzedawać. No, ale powiem wam, że za te słodsze owoce to po prostu jest... możesz jeszcze pielęgnować ogród. A później możesz zrobić nektar ziemniaczany na przykład. Jeżeli chodzi o ten nektar, ogólnie o te... Matko, jedyna jak się przestraszyła, ma to tylko kura. Tylko albo aż. Kaja będzie smutna na pewno. No, za te smocze owoce to można sobie życie ułożyć na nowo, słuchajcie. Wyładuj i przenieś do sznurku. O, proszę bardzo. I wiesz co, możesz od razu wymienić wodę. No i może obudź tego konia, bo on tak śpi i śpi. I mogłabyś sprzątnąć te odchody. Co ci jest źle? Co ci źle? Spracowany ren. O matko, kobieto, masz ranczo. Wiesz, że jesteś w ciąży, może ci ciężko, no ale naprawdę. Dobra, to deptaj, deptaj. No i co ci, zabawa źle, głód, kiepsko, no widzisz? Musimy uzupełnić tutaj. Poszedł na trening. Kaja, jak wrócisz, to ty zbierzaj. Rozrzuć też karmę dla twoich kur, bo patrzę, że nie mają co jeść i posprzątaj też kurnik. Także tak, jak wrócisz, to masz co robić od razu. Patrzcie, na przykład możemy kupić dodatkowe składniki. No i cytryna, no i co? No to nie mamy jeszcze takich umiejętności tutaj. Aha. No to wyczyść tę maszynę. No to nic nie zmieniło, żonku. Dobra. Wyczyść się później i przygotuj. Wiem, że śmierdzisz, no ale się wykąpiesz, jak przygotujesz. A ta daje tutaj tą trawę. No i co tam znalazłaś, moja droga, w tej trawie? Jabłko to sprzedajemy. Co to jest? Kloc, owoc jakiś. To też sprzedajemy, bo nam niepotrzebny. To też tam niepotrzebne. A to co to jest? Czarna fasola też nam nie jest potrzebna. To jest ciekawe. Ja myślę, że to byśmy mogli sobie posadzić. Ale to może posadzimy sobie... Tu. No, nie wiem czemu tak akurat... Co to? A cebula? Taka szara? Szara cebula. Dobra, i to też możemy sprzedać, chociaż to jest nic nie warte. Dobra. To szpinek był, dobra. A tutaj jeszcze mamy trawę peliową. O, zdobyła nektar truskawkowy, dobrze. Dobra, moja droga, wiesz co? Idź, skorzystaj i później, wiesz co? Mogłabyś podać obiad. Na przykład kanapkę z bekonem. Taki bardziej pod wieczorek, o. Zasiałaś to? Zasiałaś. Ty się kąpiesz? Dobra. To ty później to, później to podlejemy, jak nie zapomnimy. A co koniu? Zabawa i towarzystwo. Dobra, ty się kąpiesz, to później pójdziesz do konika sobie trochę. Śmiesznie daj ci wygląda na tym koniku w takiej różowej tej. Z różowym siodłem i w ogóle. Zabawa, źle, towarzystwo, źle. A ty jak tam? Dobra. A czy my nie będziemy mieli... No, będziemy mieli 8 simów. Ja myślę, że wypadałoby może zobaczyć, ile kosztuje Ezra. 1500. No. I trzeba by było niedługo pomyśleć o sprzedaży Ezry, żeby właśnie kolejnego dzieciątka się tutaj postarać tam u naszych koników. No, ale to na razie... Pokaż Salma, co tam ci towarzystwo, zabawa. Wiesz co, weź jej daj coś do nakarm z ręki. Jabłko na przykład. I jeszcze raz potem, nie wiem, zdobądź tutaj na plotki, coś tam z nią porozmawiaj. Wyczyść jej kopytka na przykład. Dobra, ty co? To posprzątaj. Ty czytałaś, bo miałaś słabą zabawę. No to już możesz nie czytać. Możesz sobie weź resztki. No już chciałam mówić, że nie wiem kiedy ona ma zamiar urodzić, ten brzuch będzie taki duży. No ale zaczęła, więc jedziemy. Urodź dziecko w szpitalu, dołącz
No bierzemy ich ze sobą. A, tylko jedną osobę można. No dobra. Dajcie jaki cowboy, słuchajcie, patrzcie go. Dobra, dawaj, melduj się. Melduj, melduj. Sun. Jezu, jaki ma brzuch wielki. Czy tam są jakieś bliźniaki? Halo, halo? Czy tam są jakieś bliźniaki? Dziewczynka! Papryka. Elin. Miałam kiedyś Elin. Makaila. Mhm. Taja. Mogłoby być. Tylko jak jest Kaja, to by była Taja. Tylko jak oni mieli na nazwisko. Dobra, jakieś tam nazwisko na razie. A potem jej zmienię w tym. Mają. No, mamy pełną chatę. Dziewczyneczka. Fajnie. Bardzo fajnie. No. Maleństwo, maleństwo. Dobra, tylko muszę zmienić nazwisko w tym. W edycji Sima, no ale to już później. No i jesteśmy w domu. Strojec, zmień strój. Możesz teraz to za... Gdzie ona jest? A ja nie postawiłam łóżeczka? A, ja tak je postawiłam. Dobra. To weźmiemy ją na górę. Możemy na razie tak na środku postawić. No. No i daj ci. Możesz ty teraz się popisywać. Możesz ją pokołysz, pocałuj w czoło, tak jest. A ty się cieszysz? A, ty grillujesz. Grilla odpaliłeś z tej okazji, dobra. Masz trzeci poziom umiejętności, ale możesz sobie zjeść. Ty jesteś głodna? No i mamuśka wróciła głodna z porodówki, ty też zje. I tatusiek tak samo. Co, ja tu nie dałam światła? No dobra. A. Czekajcie, no. Weź porcję. Nie, jest tutaj światło, o. Starczyć powinno. No widzicie, jak wam Kaja pięknie przygotowała jedzonko? Super. Możesz to teraz sprzątnąć. A kiedy ona ma urodziny? O, dzisiaj. A to ci nie są. Ale dopiero jest 6:33, dobra. Ona na śniadanie te hamburgery zrobiła. To jak wróci ze szkoły, to jakiś tort by się jej przydał. Słuchajcie. Bo wraca, bo ona dzisiaj do szkoły, tak? Tak. O, rosnące śmieci, a to się przyda ojcoju. Do nektarów robienia. Chcecie się siku? To idź tutaj na górę. Macie dwie toalety, przypominam teraz. No dobra, a ty, słuchaj moja droga, jak już jesteś w stanie, to ja poproszę ciebie na... Spróbujcie. Spróbujcie, tak jest. A ty idziesz do toalety, dobra. Srebrny medal, w sumie jest spoko moim zdaniem. Nawet. Nie mieli tam do końca tych wszystkich umiejętności tak jak trzeba, więc nie jest źle. Dobra. A co ty byś tutaj... Co tutaj jest, że co? A. Oj. Nam to jeszcze daleko do tych wszystkich osiągnięć, słuchajcie. A czy ty możesz... jakby ty, żebyś wzięła udział w jakichś tych naukach, żeby ciebie nauczyli? No dobra, wiesz co? Chodź. Pada deszcz, więc wiesz co? Nie możesz dziergać? Aha. No to zrób brazletkę przyjaźni w takim razie. Jak nie możesz dziergać? Czemu jesteś w koniu? A, ty ustałeś i stoisz. A czy mamy coś do... O, patrz, możesz odchwaszczać. Ja wiem, że pada deszcz, no ale musisz sobie jakoś poradzić. Ona robiąc bransoletkę przyjaźni zdobyła drugi poziom majsterkowania. Okej. Okay. Jakby, okej. Okay. Kołysz ją, rozmawiaj, przytul. No wiem, nasze kozy już nie są pierwszej młodości, to... To ja wiem. Chciałam jej zrobić zdjęcie. Ale jakoś tak ciemno tam, czekajcie. O nie! Alpejska koza miniaturka nam umiera.
Kosiarzu, czy ci nie żal? No nie. Możesz ją uratować? Nie błagaj, ja nic kosiarza, zanim kogoś nie skosi. Inaczej skosi ciebie, co? No pięknie. Dzięki, kosiarz. Taki jesteś właśnie, wiesz? Ej, nie ma nagrobka? Kozy nie mają nagrobków? A czemu? Musimy nową kozę sobie kupić, słuchajcie. Bez sensu, że kozy nie mają nagrobków. O, a co by tutaj tak ten? Nie musimy podlać? Nie, to jest jesień, dlatego one mają taki dziwny kolor. A, ty tu sobie siedzisz. No to sobie siedź dalej. A ja, słuchajcie, kończę ten odcinek i w kolejnym będziemy mieć urodziny... To nam się sfajczyło, czy po prostu jest taki czarny? Chyba po prostu jest taki czarny, coś poszło nie tak. W następnym odcinku będą urodziny Kai i ona już będzie młodą dorosłą, więc musicie mi napisać, czy ją wyprowadzamy z domu? Czy co? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. A ja teraz z wami żegnam. Dzięki serdeczne za oglądanie tego odcinka. Łapka w górę. Subskrybujcie i do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa pa!